najgłębszym problemem wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki sposób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność. Tej mądrości to chyba jego nauczył z Ławszki. Ja tak czytać nie umiem, ale oni mi, o ludzie opowiadają o różnych takich dawnych przytrafunkach, bacach, nie bacach, po górach, czarach, nie czarach. To nie jest prawda to, co oni piszą, no to, co prawda była, co było. Bo on tak lubił tak dołożyć, to jest dość dużo, no ale to jest, to z nos brał tą filozofię. Potrafił obrócić w żart, w anegdotę. Przyjazny był ludziom, przyjazny całemu światu. Mówił piękne rzeczy, mówił na przykład, mówił tą wspaniałą rzecz, jak przyjechali do Łopusznej z Krakowa i przyjechał taki komunista i dowodził, że Pana Boga nie ma. I po tym wykładzie pyta się, żeby tu były jakieś pytania. Nikt nic nie chciał mówić, ale wreszcie jeden góral wstał i mówi: Piknieście mówili, że Pana Boga nie ma, nie może być Pana Boga, ale ja się Was pytam, dlaczego nie ma gwoździ w spółdzielni? A on mówi, ja nie przyjechałem mówić o gwoździach w spółdzielni, ale wam wytłumaczę. I zaczął tłumaczyć, dlaczego nie ma tych gwoździ i tak dalej. Po 15 minutach skończył. Mówi tak, piknieście powiedzieli, że gwoździ nie może być w spółdzielni, ale wam coś teraz powiem. Gwoździe w spółdzielni są. No właśnie. I koniec. No a księdza się zawsze zapowiadał. Bo ja my poszliście na zabawę jako młodych roka, to jest dziewczętami nie chciał go dać. To się zaraz na księdza zapowiadał. To jest my wiedzieli, że bez niego ksiądz. On tak gorzałki nie wypił, niczego. To jest my wiedzieli o tym, że bez księdza. W 70 roku zaczął kazania w kościele świętej Anny. Tłumy były i to zawsze mnie ciekawiło, bo to ludzie przychodzili z magnetofonami, nagrywali. I zdarzały się też takie przypadki, że po kazaniu wychodzili. Tego kazania na Kongresie Solidarności, to był właściwie taki wyjątek, kazanie na Wawelu. A to nie był człowiek, który pchał się do komitetów, działań, koru, nie wiem, SKS-u. Tylko to było trochę tak. Wy działajcie, jestem z wami obecny, ale ja wam dostarczę gęstego tworzywa do przemyśleń. I to było trudniejsze, bym powiedział. Dzisiaj wszyscy są za Tischnerem, czytają Tischnera, mówią, powołują się. Wszyscy są praktycznie Tischnerowcy. Radzę spojrzeć na ówczesną prasę, katolicką prasę i zobaczyć, ile razy wydrukowano, nawet nie powiedziano, ale wydrukowano sformułowanie tak zwany ksiądz. Pierwszy taki wstrząs, jaki się znalazłem w Krakowie, początki, w stanie wojennym, jeszcze na początku, i ktoś tam napisał, bo on jeszcze wtedy na Marka mieszkał, i to było starte, ale było czytelne, że Tischner uczy tchórzostwa. To było dla mnie bolesne, osobiście i obelgą. Jak leżał już umierając, to pamiętam, przyszedł list od jakiegoś księdza, który napisał do niego, że do Tischnera, że jest antychrystem, tam diabłem, zdrajcą, jakieś tam inne rzeczy napisał. Cała Polska wiedziała, że on leży i umrze niedługo. I ten ksiądz takie rzeczy, znaczy, że ta nienawiść musiała być bardzo silna. Gdybym mógł sięgnąć do tradycji antycznej, że Tischner był takim polskim Sokratesem. Prawda? Który chodził po ulicach, czyli poruszał się w sferze publicznej i burzył rozmaite pozory prawdy. A to musiało boleć, prawda? Co prawda żyjemy w takim świecie, w którym się już Sokratesów nie morduje, no ale jednak jakąś cenę się za to płaci i on taką cenę zapłacił.